ostatnich dniach. Dzień dobry, Klaudia Kroczek, prognoza pogody. Dzisiaj już będzie napływać do nas cieplejsze powietrze, trochę bardziej wilgotne, więc te chmury będą się pojawiały, ale cieplejsze, to jest najważniejsze słowo, z południowego wschodu. Dlatego też właśnie na wschodzie dzisiaj będzie najcieplej. No i w tym momencie nawet na Suwalszczyźnie 7 stopni już o poranku. Lokalnie na północnym wschodzie mogą pojawiać się mgły i zamglenia, a na południu lokalnie może padać deszcz. Zachmurzenie na razie całkowite miejscami na zachodzie, gdzie niegdzie już przebłyski słońca, tak jak w Warszawie, się pojawiają. Wiatr słaby i umiarkowany, Zakopany -1. Ale w 2001 roku mieliśmy najchłodniejszą Wielkanoc. Ujemna temperatura o poranku praktycznie w całym kraju, także to wygląda dzisiaj bardzo dobrze. Po południu deszcz będzie pojawiał się praktycznie wszędzie. Omija rejon Zatoki Gdańskiej. Dzisiaj raczej przelotny deszcz w większej części kraju, ale też i okna pogodowe w wielu miejscach. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, najwyraźniej wieje do nas ze wschodu, z północnego wschodu, z południowego wschodu, także ciepłe powietrze. Temperatura dzisiaj nawet do 14 czy 15 stopni na wschodzie, w Zakopanem maksymalnie 5, na zachodzie 7, 10, 13, 12. No ale trzeba przyznać, że wygląda to zdecydowanie lepiej niż do tej pory mieliśmy tą temperaturę taką niezbyt wiosenną. Tylko na chwilę ta wiosna tak rozochociła, a potem zniknęła. A już teraz wygląda na to, że te temperatury pozostaną z nami na długo. No bo w poniedziałek nawet do 16 stopni, we wtorek również nawet do 16 i będzie się rozpogadzać na południu Polski. W kolejnych dniach raczej, jeżeli chodzi o aurę, to za dużo się nie zmieni. Będzie pojawiało się słońce z przelotnym deszczem, no i też z chmurami gdzieniegdzie. Temperatura w górę. No i właśnie tutaj mamy piątek, gdzie temperatura wyniesie nawet 20 stopni. Więcej w aplikacji Pogoda Interia. Do zobaczenia. Będzie wiosennie. Dzień dobry. Klaudia Kroczek, szczegóły. No i dzisiaj taka sytuacja dosyć niecodzienna, bo na wschodzie będzie najcieplej, a na zachodzie będzie trochę chłodniej. Zazwyczaj właśnie napływa do nas powietrze z południowego zachodu, dlatego Dolny Śląsk zazwyczaj jest tym najcieplejszym, a teraz powietrze napływać będzie do nas ze wschodu, ciepłe i wilgotne. Więc właśnie na wschodzie najwyższa temperatura, ale wilgotne powietrze, dlatego też mogą pojawiać się chmury, one będą wypiętrzać się i dzisiaj, i jutro. Może lokalne burze się pojawią, ale na razie nie będę zapeszać, to tylko takie wielkie morze. Na razie sprawdzamy, co się dzieje w tym momencie. Na południu nadal pojawiają się opady deszczu, w Zakopanem. No, temperatura -1, akurat przymrozek tylko i wyłącznie w tym miejscu. Słońce przebija się w wielu miejscach, ale też i na północnym wschodzie pojawiają się mgły i zamglenia. Wiatr słaby i umiarkowany na drogach dzisiaj, proszę uważać, bo wzmożony ruch na pewno będzie się pojawiał. Chmury dzisiaj będą wędrowały przez Polskę właśnie z południowego wschodu, ze wschodu. Będą one przykrywały niebo, ale nieszczelnie. Szansa na przejaśnienia w wielu miejscach, ale też i właśnie ta wilgoć. Więc i te chmury deszczowe w wielu miejscach mogą się pojawiać. One ominą tylko rejon Zatoki Gdańskiej. Tam dzisiaj padać nie powinno. 9 stopni, bardzo przyjemnie. Temperatura odczuwalna praktycznie taka jak na termometrach, bo wiatr będzie dzisiaj słaby. No i też proszę zobaczyć tutaj 14-15 stopni. W Zakopanem 5, tutaj będzie najchłodniej, ale i centrum i zachód wyglądają całkiem dobrze. 10, 11, 12, 13 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany. Na barometrach 1012 hektopaskali. W kolejnych dniach dosyć przyjemna temperatura nas czeka. Jeśli chodzi o deszcz, to on cały czas będzie się pojawiał. Wilgoć nas Polską, no również dlatego właśnie te chmury deszczowe, ale 16, 12, 15 stopni, a w kolejnych dniach tylko będzie lepiej. 20 nawet w piątek w centrum i na południowym wschodzie. Trochę deszczu, trochę słońca w tych nadchodzących dniach. No pasowałoby się, żeby te święta przesunąć o tydzień później, prawda? Bo już tutaj ta wysoka temperatura. Ale nie możemy narzekać, bo będzie całkiem przyjemnie. Do zobaczenia. Jakiś taki bardziej delikatny płaszcz. Dzień dobry, Klaudia Kroczek, zatem prognoza pogody. Dzisiaj faktycznie będzie można ubrać się trochę lżej niż w poprzednich dniach, bo sypnęło śniegiem i to na południowym wschodzie dosyć konkretnie, ale ten śnieg szybko roztopił się, no bo zrobiło się ciepło. W tym momencie na południowym wschodzie 3-4 stopnie, Zakopane nadal tam zimno -1, ale już 5-6 czy miejscami 7 stopni na północy. Pojawiają się też lokalne mgły, więc ostrzegamy przed tym kierowców i lokalny deszcz na Dolnym Śląsku między innymi. Słoneczko też tak nieśmiale na razie wychyla się zza chmur, bo tych chmur faktycznie jest sporo. Jeszcze całkiem niedawno mieliśmy przejaśnienia w centrum kraju, a już teraz chmury, chmury, jeszcze raz chmury. Ciepłe powietrze do nas napływa, ale jednak też trochę bardziej wilgotne, więc te chmury kłębiaste, takie duże, będą się wypiętrzać. U podstawy mogą być troszeczkę ciemniejsze, co właśnie dzisiaj będzie no, dawało znak deszcz. Deszcz może się pojawiać, raczej przelotny, praktycznie w całym kraju. Ominie on rejon Zatoki Gdańskiej i Nizinę Szczecińską. Jeśli chodzi o temperaturę, to najwyższa będzie na wschodzie, bo to
właśnie ze wschodu napływa do nas ciepłe powietrze i wilgotne. Tutaj nawet 13, 14 czy 15 stopni, w Zakopanem 5, najchłodniej, ale w pozostałej części kraju prawie wszędzie 10, 11, 12, dwucyfrowa temperatura, 7, 8, 9 na Pomorzu. Wiatr dzisiaj słaby i umiarkowany, na barometrach 1012 hektopaskali. Kolejne dni z tylko dwucyfrową temperaturą, 15, 16 stopni, 12. W poniedziałek deszcz praktycznie wszędzie, także lany poniedziałek dosłownie praktycznie wszędzie, tylko na północnym zachodzie nie powinno padać. No a we wtorek znowu w centrum i na południowym wschodzie rozpogodzi się. I tutaj ta rekompensata za te opady śniegu i taką no niewiosenną pogodę, a tu we wtorek 16 stopni i najładniejsza pogoda. W kolejnych dniach będzie robiło się coraz cieplej, to jest dobra informacja. 20 stopni nawet możliwe w piątek, ale też i w środę i w czwartek lokalnie pojawią się opady deszczu. Słoneczko zachmurnie śmiale będzie też wyglądać, wiatr będzie słaby i umiarkowany, ciśnienie spadnie no nieznacznie tutaj w tych dniach 997-995 hektopaskali, ale te opaci będą mogli faktycznie odczuwać te zmiany w ciśnieniu, jeżeli ono będzie dla kogoś za niskie. Szczegóły w aplikacji Pogoda Interia, tam prognoza długoterminowa i ta 20 tam króluje w tej prognozie długoterminowej. Także tam odsyłam i do zobaczenia. Dzień dobry, Klaudia Kroczek. Sprawdzamy, co w pogodzie, bo no, taka dosyć jednolita pogoda dzisiaj w kraju. Bez żadnego wyróżnika. Po południu możliwe opady, a od samego rana pada na Dolnym Śląsku i mgły pojawiają się na Warmii. Także tutaj w tych dwóch miejscach szczególne ostrzeżenia dla kierowców. No i jeszcze w Zakopanem może być ślisko. Minus jeden stopień teraz, także coś tam na drogach faktycznie mogło nam przymarznąć i może być ślisko, a ruch dzisiaj wzmożony, szczególnie o poranku. Wybierają się Państwo na śniadanie, także życzymy smacznego i można na chwilę uchylić okno, bo dosyć przyjemne powietrze do nas napływa, ciepłe, wilgotne. No, stan jakości powietrza sprawdzimy sobie jeszcze później, ale teraz już słońce przebija się w paru miejscach i na zachodzie, i w rejonie Zatoki Gdańskiej, i w górach piękne słońce się pojawia, także śmiało można korzystać z tego poranka. Co się będzie działo później? Chmury napłyną na Polskę, deszczowe chmury jednak w większej części Polski. No, ciepłe powietrze ze wschodu, ale jednak trochę wilgoci też, także te chmury mają prawo się wypiętrzać zarówno dzisiaj, jak i jutro. Jeśli chodzi o temperaturę, to ta najwyższa właśnie będzie pojawiała się na wschodzie, no bo tutaj napływa do nas ciepłe powietrze. 14-15 stopni dzisiaj nawet. Deszcz może nam popsuć plany. Parasol zawsze warto mieć, może też i kaptur, bo raczej to będzie przelotny deszcz, ale na Nizinie Szczecińskiej i w rejonie Zatoki Gdańskiej nie powinno padać. To jest dobra informacja. Ciśnienie też dzisiaj w normie, a wiatr będzie słaby i umiarkowany. Sprawdzamy kolejne dni, bo tutaj się zadzieje, ale zadzieje się w dobrą stronę na szczęście, bo w poniedziałek do 16 stopni, we wtorek również rozpogodzi się na Podkarpaciu. To jest ta rekompensata za ten śnieg, który się pojawiał, którego już teoretycznie nie powinno być, no ale kwiecień, plecień. W środę, w czwartek i w piątek możliwy również lokalny deszcz, przelotne opady deszczu, ciśnienie nam trochę spadnie, no ale w piątek temperatura wzrośnie, nawet miejscami możliwe 20 stopni. Życzę Państwu wszystkiego dobrego, oczywiście w aplikacji Pogoda Interia szczegóły, a ja wracam za niedługo. Do zobaczenia. Dzień dobry, sprawdzamy, co w pogodzie, Klaudia Kroczek. A ja przychodzę z tymi dobrymi informacjami na święta, bo będzie robiło się coraz cieplej, z dnia na dzień. Ja wiem, że ten deszcz nadal będzie się pojawiał, raczej przelotny, na szczęście już nie mówimy o śniegu, tylko o deszczu, bo temperatura będzie wysoka. Napływa do nas ze wschodu ciepłe i wilgotne powietrze, dlatego te chmury oczywiście mają prawo się dzisiaj wypiętrzać. I już teraz o poranku na Opolszczyźnie, na Dolnym Śląsku pojawia się właśnie ten deszcz, a mgły już nie tylko na Warmii, ale jeszcze w okolicy Poznania tam mgły mogą się pojawiać. One powinny ustąpić około godziny 10, także na razie, jeżeli ktoś będzie podróżował do godziny 10, to proszę uważać na drogach. Jeśli chodzi o temperaturę, to ta w końcu dodatnia w całym kraju, bo jeszcze pół godziny temu w Zakopanem ujemna, a już teraz 2 stopnie, nawet 8 w Białymstoku, na Suwalszczyźnie, w Lublinie, no i ta temperatura rośnie. Będzie robiło się przyjemnie. Po południu nawet do 14 czy 15 stopni na wschodzie. W Zakopanem 5, tam będzie najchłodniej. Na zachodzie i w centrum też całkiem przyjemnie. 10, 11, 12, 13. Na Pomorzu od 7 do 9 stopni. I w rejonie Zatoki Gdańskiej i na Nizinie Szczecińskiej nie powinno padać. Wiatr będzie słaby i umiarkowany. Przebłyski słońca jak najbardziej dzisiaj będą możliwe. Zarówno te długotrwałe, jak i te krótkotrwałe. I podobnie sytuacja będzie wyglądała w kolejnych dniach. Żadnego
różnika tutaj nie znajdziemy. Chociaż temperatura na pewno zwraca naszą uwagę, bo będzie robiło się coraz cieplej. We wtorek rozpogodzi się na południowym wschodzie, ale w kolejnych dniach ciśnienie trochę spadnie. Jeśli chodzi o opady deszczu, to nadal będą takie intensywne jak dzisiaj czy jutro, czyli raczej przelotne. No a temperatura i tutaj się dużo zmieni. W środę maksymalnie do 15, do 14 stopni. W czwartek maksymalnie do 17, a w piątek nawet do 20. I na południowym wschodzie 20 stopni bez opadów, słońce, troszeczkę chmur na niebie. No czego chcieć więcej? Tego, żeby święta były w tych dniach, prawda, a nie teraz. Ale nie możemy narzekać, będzie przyjemnie 14-15 stopni nawet, z tym, że ciśnienie spadnie w tych kolejnych dniach. Ale poza tym nic nie powinno się zmieniać. Będzie pogodnie, wiosennie w końcu się zrobi. Do zobaczenia.